Cześć ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Graba i jesteśmy przy kolejnym odcinku Metal Gear Solid The Phantom Pain, także strasznie się jaram. Nagrywamy to na live, ci co są to wiedzą, że mieliśmy ogromne problemy, żeby to odpalić. Masakra po prostu, ja nie wiem dlaczego tak się dzieje. No wszystko było przeciwko temu, żebyśmy tylko nie zagrali w MGS-a, ale wiecie co, przeciwności losu, fuck you, możemy w końcu zagrać, także przechodzimy i gramy dalej w tę zacną gierkę, bo hype jest taki, że mi zaraz rozwali czachę. Dobra, będziemy próbowali uciec z tego szpitala. I tutaj jest nasza droga ucieczki. Aha. Ktoś przypadkiem nie uciekł. Wow. Pozdrawiam użytkowników słuchawek. Coś tu wybuchło. Także zaczynamy od razu od ładowania, ok? No niestety nie mam autodaka w tej chwili, więc troszeczkę te dźwięki mogą być za głośne. Wow. Powiem szczerze, nie najlepsze wybudzenie się ze śpiączki. No i dalej ten typ jest. Dawaj, szybko, Snake! Proszę, pasy zapiął kulturalny. Udało się? What the fuck? Oj. What the fuck? Chyba jeszcze nie koniec. O, fuck, on dostał. Czy on żyje? Ja pierdyka. What the fuck? Ja pierdziele, co tu się dzieje w ogóle? Masakra. A jesteśmy na Cyprze, proszę bardzo. O, tego nie ma. Ishmaira. Czy jak ona się nazywał? Ishkael? Ishkail? Oj. No. Może oni rzeczywiście, ale czy oni by chcieli nam pomóc, żeby tak do nas walili? Thank you.
fuck. Hideo Kojima po prostu na dropsach. No nie mam pytań, jakiś ognisty wieloryb, ognisty jednorożec po prostu. W tej grze jest wszystko. To jest dopiero początek gry, a jakie rzeczy już mamy. Fuck! O! Get on! I'm on your side! Hurry! Hurry! Hang on! Use this! Watch our backs! Shoot him! Party. Kurde, ten mi trochę przypominał Revolver Ocelota, ale to mógł być on? Chyba nie. Mało amunicji mam, kurde. We shook him off. No chyba nie. Prawie amunicji nie mam. Fuck. Wow! Do wody to jest najlepsze rozwiązanie. O, i deszcz pada. What the fuck? Jeszcze Zeus. Ja pierdyka. Ta gra jest intens. Ja pierdykam. Mam nadzieję, że gra nie jest za głośno, a widzę, że ona ma swoje przeboje głośne. No ale nieźle, co tutaj się dzieje, no po prostu. Okej, okay, dwa zadania ukończyłem, które miałem i mamy podsumowanie. Rank S, codename Chicken. Okej. Okay. Możemy zobaczyć, jak tutaj ta misja wypadła. Okej. Okay. Current heroizm, to jest mój heroizm, nie wiem co to jest dokładnie. No ale spoko. A może warto będzie przyjąć te punkty, które tutaj występują jako punkty odcinków, ale to zobaczymy sobie gdzieś tam potem w trakcie grania. Ta... Czy ona może być dobra? Come on. Okej,
Może to rewolwer? Name's Ocelot. A jak? Hey, boss. You know who I am. O kurde. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. To jest Ocelot. You remember? Your partner, 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. I Millera spotkamy. Oto Miller był też przy ataku, który nastąpił w Ground Zeroes. First we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan. What? You can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. 100,000 żołnierzy, ładnie. Squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now in 3 days they'll reach the Soviet garrison. He'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. Czy mamy 2 tygodnie na uradowanie Millera? He only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now it's 7 days to Port Kasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Nieźle. Och, nieźle. Długo czekałem na tę chwilę, ludziska, naprawdę. No dobrze, rzeczywiście ten prolog był dość długi, 2 odcinki nam zabrał. No, chociaż mogliśmy to właściwie w jednym skończyć, no ale musiałem to podzielić na 2. W każdym razie dobrze, no zaczynamy, także widzimy, co się dzieje. Miller został uprowadzony w Afganistanie, złapany przez sowiecką armię. No i mamy chapter pierwszy, Revenge, czyli zemsta. Cuda.
Coś pięknego po prostu. Okej, okay, dostaliśmy kasety The Man on Fire, ta kasetę z muzyką i Ocelot's Briefing, czyli jakby tam sprawozdanie misji. Emblem Part mamy, dobrze, ogień. Ale jest klimat, naprawdę, kurczę, jest klimat i się jaram totalnie, no po prostu zajarka jest totalna. I za chwilę już właściwie zaczniemy normalną grę. Episode 1, Phantom Limbs. Under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. Punished Venom Snake. Kazuhira Miller. Będziemy go musieli uwolnić. Szala szaska. Getting used to it? Biotyczne ramię. Ale ładnie to wygląda. After 9 years on ice, solo infiltration of the Soviet main ground forces. Should be the perfect warm. Pięknie. O Jezu. Kazuhira Miller is being held in Darwin Dehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. Okay, mama iDroid. See Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem tutaj is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Okay, czyli tutaj musimy się udać. Go ahead and close the iDroid. Got your binoculars? Or should I say your int scope? See the village? Straight ahead? To the right. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. Coś tam daje nam ten? That's Violo Village. The Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Mm. Since then, it's become a base for the Soviet's 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Good. Now you won't have to worry about getting lost along the way. Boże, coś pięknego, no, nie wierzę. I give him 3 days, tops. 3 dni mamy na uratowanie Millera. And he dies. We lose our chance of revenge. But we need more intel. You just go charging Jezu. Into Dewandehar. Jaram się, przepraszam, bo może to jest trochę głupie, ale po prostu, no nie mogę. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you and return
is Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses. And these. You'll be missing them. A to okulary Millera. There's only hope of getting them back. Kurczę, jakie odłamki mamy tutaj. Masakra. Now go. Let the legend come back to life. Oh my fucking god, no gramy ludziska. Nie wierzę. Mogę się schować na koniu? Controlsy jeszcze mamy na koniu. Equip primary, dobra. Speed up, hide, return, reload, get on, off. Dobra. O Boże, no i gramy ludziska, no jesteśmy przy MGS-ie. Jaram się jak małe dziecko. Ale pamiętam te wszystkie chwile, które spędziłem przy tych poprzednich MGS-ach. I no po prostu się jaram. Oczywiście ten MGS jest troszeczkę inny, inaczej tu się gra, ale to nic. To nawet wydaje mi się, że lepiej po prostu jest. Nawet mi się nie chce śpieszyć, po prostu chcę czerpać z każdej chwili spędzonej w tej grze. To może trochę głupie, że tak się jaram, ale no po prostu się jaram. Stealth mode. Co jest ten stealth mode? Okej, dumpsters. No dobra. Zobaczmy, co my tutaj mamy. That's marking. Focus on a thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Jest coś jeszcze? It's up to you whether to slip by enemies or take them down. Just remember that any situation can change fast. Familiarize yourself with your weapons and items while you can. You need to be able to switch between them quickly to meet any threat. Sam spróbował się zakraść tutaj. Hold it. There's a Soviet guard post. There are bound to be guards. Take a look with your binoculars. Put the enemy in the center of your field of view. On sobie jara po prostu. No to nie widać, żeby ktoś jeszcze był. Marking, no to wiadomo. Sight, sound. Keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. Zabierzmy typa. Jest taki mały posterunek, ale tu nikogo nie ma za bardzo. Niech sobie siedzi w kibelku.
chętnie spróbował tego konia, żeby ten koń... Żeby ten koń tego typa tutaj zrzucił jakoś. Bo taką możliwość mamy. Wejdźmy sobie najpierw na tą wieżę. Ale będę miał słaby widok na tego typa. Okej, przejąłem to. Tactical takedowns. Headshots from outside, bla 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 bla. Okej, dobra. Czyli to chyba byli wszyscy, tak naprawdę. Suppressor. Dobrze. I tego typa też schowajmy gdzieś. Też oni się obudzą pewnie. Za jakiś czas. O, coś tu jest. Nie wiem co. Tego tu nie mogę wrzucić. O, rough diamond. That's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. Dobra, połóżmy typa tutaj. Okej, czyli taki trening mamy, powiedzmy, za sobą. Trzeba się cały czas rozglądać, bo nie wiadomo... Nie wiadomo, gdzie co znajdziemy. Dobra, chodź. Piękne, to jest po prostu coś trudnego. The village is crawling with enemy soldiers. I'm just going waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Okay. Spróbujmy poobserwować tę wioskę najpierw. Okay. Tu sobie zostań, koniku. Cudowna jest ta giera. Na razie jestem po prostu w niebo wzięty. Ja tu tych ludzi nie widzę za bardzo. Hiding on horseback allows you to stay out of sight even while on the move. It's effective for avoiding enemy guard posts and long-range reconnaissance patrols. Niewiele tu widać, powiem szczerze. Dobra, spróbujemy po prostu tutaj się zakraść. Jakoś. O, jest typek. Ale jak to cudownie chodzi po prostu. Kurde. Naprawdę bardzo ładnie to wychodzi, bardzo ładnie wygląda.
Jeszcze jeden koleś chodził. Tu się patrz. Samochód. Kurde, nie jest dobrze. O kurde. Już może to i dobrze, bo on pójdzie tam. A ja sobie wejdę przez bramę. Bo nie wiem w ogóle co tutaj jest, ani gdzie. Kurde, ale faza. Sun's down already. It goes without saying that darkness is good for infiltration. But your vision will be affected just the same. Keep your guard up, or who knows when you'll bump into an enemy. Those materials are already processed. They should come in handy sooner or later. Why not start gathering them? Wszystko zbieram. Nieważne, prawda, że to pułkownik nie wydał. Niewiarygodne. Co byś zrobił ty na jego miejscu? To jest, gdzieś są ludzie, o diament. Nie ma sensu o tym myśleć. Ładnie, pokażę. Widzimy się. Idźmy na górę. Żeby ktoś tu był. Kurde, ale zajebista giera, no po prostu tak mi się podoba. Jest jakiś plik. Fuck. My usłyszał naprawdę? Ach, poszedł sobie. Fuck. No myślałem, że tą broń mogę sobie po prostu zebrać tutaj. Dobra. Ale nie mogę. You have arrived at your destination. Co my tu mamy?
Jest zajebiście. Kto cię tu? Jaki skaner? Ja pierdykam, jak oni technologię mają. On nacisnął i jakieś powiadomienie mnie na telefon przysłał. Czy on jest tutaj? That's the building, boss. That's where they're holding Miller. No dobra, to musimy stąd wyjść. Jestem ciekaw, czy mógłbym zabrać kasetę? Ale już ją zostawię teraz. No dobra. Udało mi się, kurde. Jaka faza. Jestem z siebie bardzo dumny, że tam się zakradłem. Zdobyłem co chciałem zdobyć i nie wzbudziłem alarmu. Elegancko. Duma. Duma po prostu. To musimy ominąć sobie tutaj. Coś pięknego. Mamy kilometr. Drogą możemy pojechać, ale już pewnie poruszanie się drogą to jest kiepski pomysł. Ale chodźmy tak. No właśnie. Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Kurde, dużo ich jest. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. Aż za dużo. No dobra. Spróbujemy to po prostu okrążyć, o. Nie ma sensu chyba, żebyśmy tutaj wchodzili. Sight, sound, keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. Nie ma sensu. Dobra, lecimy dalej. Tylko zobaczmy, czy ja dam radę. Tutaj mógłbym jakoś spróbować ich ominąć i tędy przejechać. Spróbujmy tędy jakoś przejechać. Świetnie, no tutaj ten otwarty świat w tym MGS-ie to może być tak ogromna zaleta. O Jezus, siadłem nie chcąc. Coś pięknego.
przejechać. Bez problemu. One day. They've got Miller locked up in that town. Check your eyes, Roy, for his location. I hope to hell he's all right. He's not your average client. Mission. Mamy ten. Extracted Kazuhira Miller. Okej. Okay. Czy musimy go tutaj uwolnić? Snake. I wanted to ask you about the man on fire. What do you remember from the hospital? Anything we can use? Well, he took off the moment the sprinklers started up. Sprinklers? The fire system? And when he got sprayed with water from the burst pipe, it slowed him down. We escaped on horseback, he wouldn't cross the river either. And then it started to rain. And he disappeared. Water against fire. Is it that simple? I mean, it makes sense, it's just hard to believe it would work on a guy like that. Tu będzie ciężko. Your prosthetic arm to make a knocking sound anywhere and lure the enemy. You can also select empty magazines to throw from among your support weapons. Press up against obstacles like walls to hide from the enemy and protect yourself from attack. Whoa, what the fuck? Obrona przeciwlotnicza. Whenever the enemy is nearby, your first thought should be to take cover. Tutaj to się nie pierdzielą. Not a civilian in sight. The Soviets have taken complete control of the place. Tu ich jest od groma, powiem wam. Co to jest? So this is Raven territory. I heard once that some indigenous peoples in Canada and Alaska deify the common raven as a totem. Myślę, że z tej prawej strony chyba będzie najlepiej podejść, bo ten tutaj nie rusza tą lampą. I tu jest tylko jeden koleś, w każdym razie jednego tylko widać. Więc moglibyśmy się zakraść tutaj z tej strony, przejść od tyłu i sobie tędy wejść. No i tutaj chodzi patrol. Chyba tak zrobimy, z tej prawej strony przejdziemy, chociaż on też tutaj szuka. Sticking to cover lets you get a bead on the enemy from a safe position. Know where you're gonna shoot before you stick your head out. No dobra. To spróbujmy tak zrobić. O! Zobaczymy. Pierwsze poważne wyzwanie. Kurde, ale oni tu mają wszystkiego. Tu dwóch ludzi patroluje. Dobrze, tak czy siak spróbujmy iść z tamtej strony. Od samych gór pójdziemy. Chociaż wiecie co? Tutaj rzeczywiście już nam się szykuje akcja. Także może zapiszmy sobie tutaj, zróbmy sobie przerwę w tym momencie i zobaczymy, jak nam pójdzie już w następnym odcinku. Także no słuchajcie, Metal Gear Solid naprawdę wydaje się być mega. Ja jestem totalnie wkręcony i się jaram tą produkcją. Totalnie. Mam nadzieję, że wam się te odcinki też będą podobały. No i będziemy na pewno przechodzić FGS-a na live, także zapraszam was do oglądania na live, albo do oglądania potem na YouTubie właśnie tutaj. Także jeszcze raz dzięki wam bardzo za oglądanie, ludziska, i trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!